Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z przeglądu TSR. W kolejnym, aż trzecim, jeśli się nie mylę, także spoko. Spoko mi to idzie, że tak powiem. Ale ogólnie to jest bardzo czasochłonny i męczący proces przeglądanie tej strony, jak i ściąganie tych modów. Więc tak, do tej pory to naprawdę nie miałam ani czasu, ani ochoty. Ale dzisiaj sobie usiadłam i oto jestem. Dużo tego nie będzie, przejrzałam kolejne 50 stron na tej stronce i w sumie znalazłam trochę ciekawych rzeczy, ale niektóre nie miały meszy, inne niby miały, a i tak mimo to się nie zainstalowały do gry, więc no cóż, jest jak jest. Zobaczymy to, co udało mi się zdobyć. I mam nadzieję, że Wam się coś spodoba. Będą to tylko pełne stroje. Trochę dla dorosłej simki i kilka tam dla nastolatek. I tutaj zaczynamy właśnie od takiej sukienki. Moim zdaniem jest świetna. Jak na stare czasy, to naprawdę świetne wykonanie. Tak za bardzo nie mam jak zbliżyć, ale mam nadzieję, że... A zresztą, myślę, że to dobrze widać mimo wszystko. Jest też taka biała. Nie wiem, czy ona nie jest przypadkiem również ciążowa. Przynajmniej tak wygląda trochę. I tak się prezentuje. Dalej mamy taką kieckę. To takie bardziej eleganckie, powiedzmy nawet taką, to nawet mogłabym założyć na jakiś skromny ślub w Simce. Jest taka żółta koronkowa, ona była w zestawie razem z tą białą. Zresztą widać, że są prawie identyczne, tylko się różnią kolorem. Coś takiego, z taką kokardką. Tutaj wykonanie już mniej ciekawe, ale całkiem spoko się prezentuje. Że tak powiem, od biedy jest spoko kiecka. Dalej, tutaj jest dalej. Jest coś takiego w kropki, o podobnym fasonie do tej. To jest chyba zresztą na tym samym meszu, więc no. I tutaj kolejna taka biała kiecka, też taka bardziej elegancka, wizytowa, na jakąś uroczystość. I kolejna z takim dłuższym rękawkiem. Dalej mamy już takie stroje pełne. Taki zestaw oraz taki po domu bym powiedziała. Te buty mi się nie podobają, no ale powiedzmy, że nie będzie widać. I tutaj wzięłam taki rockowy trochę. Czasem sobie chciałabym jakoś ukształtować charakter swojego Sima właśnie w takim stylu i brakuje mi ciuchów, więc pomyślałam, że to się może przydać. Jest też wersja ze spódniczką. I jest coś takiego również. Tutaj jest znowu elegancka kiecka, taka świąteczna, nawet było podpisane, że to jest Christmas coś tam, więc tak, bardzo ładna. A tutaj mamy taki zestaw. Spodobał mi się taki elegantszy, też czasem mam takie simki, które chciałabym tak ubrać, bo na przykład mają jakąś pracę taką, czy coś w tym stylu. No tutaj mi się trochę ta bluzka nie podoba, bo jest taka, wiecie... niezbyt dobrze wykonana, no ale wiecie, to TSR to naprawdę stara strona i te mody są naprawdę stare. Ja nawet nie wiem, czy ktoś je aktualizuje aktualnie. W sensie, czy dodają jakieś nowe, bo nawet nie sprawdzałam. No, ale te spodnie i ten żakiet całkiem spoko, nawet buty niezłe. Tutaj mamy jeszcze taką kieckę, też z takich elegantszych. Też mi się podoba. I tutaj mamy bardzo fajne właśnie też takie zestawy, powiedziałabym, zestawy biurowe, zestawy sekretarkowe w różnych wariantach kolorystycznych. Też mi się bardzo podobają. No i tutaj coś takiego bardziej luźnego, wesołego, z kotkiem. Szczerze mówiąc, myślałam, że to jest dla nastolatek. Tutaj w ogóle jakaś bielizna w codziennym, coś mi tutaj chyba nie pykło. Albo to jest pewnie mesh, wiecie co? To chyba jest mesh i będę musiała to po prostu walić. Tutaj jeszcze taki zestawik.
ta chustka taka przyklejona do tej szyi, no ale można przymknąć oko. Coś takiego. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o te kreacje codzienne. W wizytowych chyba będzie wszystko to samo. Tak szybko przejrzę. Ale nic nowego chyba nie ma. To widzieliśmy? To chyba jest nowe. Tego chyba nie pokazałam. Ale to jest w wizytowych. Mamy trochę bielizny nowej. Taka oto bielizna. Jedna. Taki drugi rodzaj bielizny. I to będą chyba... Aha, i to jest trzeci rodzaj bielizny. Okej, okay, czyli te dwie są takie. I tutaj mamy trzeci rodzaj już w różnych kolorach. I to tyle. Z tego nic nie mam. Mam też nowe stroje stroje kostiumowe, dobrze mówię? Tak, dobrze. Nie no, kostiumy kąpielowe, tak się mówi, dobra. I tak to wygląda. Też są właściwie takie same, tylko mają różne kolorki do wyboru. Tego nigdy za mało, bo potem synki chodzą wszystkie w tych samych strojach, także... No. Aha, no i jeszcze jest jeden strój sportowy w różnych kolorach. Strojów sportowych też uważam nigdy za mało, bo te zgry są po prostu obleśne. Z wierzchnich ubrań nic nie mam, bo mi się po prostu nie ściągnęło. Znaczy ściągnęło się, ale się no nie udało niestety. Więc no. Więc przejdźmy jeszcze na nastolatkę na chwilę. O, ona już się w coś ubrała, już tutaj prezentuje. Tak, dla nastolatek mam takie sukienki. Bo mi się właśnie napotoczyły i pościągałam. I taki zestawik. Oraz taki. Tutaj jeszcze są sukienki, ale to są te same co w codziennych, więc nic nowego. No i to tyle. Tutaj jest ten strój jako sportowy, ale... czy ja wiem, od bidy można założyć jako sportowy, ale ja raczej nie preferuję, że tak powiem. No i cóż, to by było tyle. To jest moja dzisiejsza paczka modów. Jeśli Wam się podoba, możecie ją sobie ściągnąć. Link macie w opisie. Już razem ze wszystkimi meszami. Także powinno wszystko działać. Tak jak u mnie. Także to dzisiaj na tyle. I dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!